Kilka widzowie. Dzisiaj będzie nowe łowienie. Od tego tutaj kanału do tam, gdzie złowiliśmy certę lub klenie. Znaczy, no klenie, no co się dzieje w rzece i takiej małej, ale no z kanału drzewny. Tu się łowi o konie, trocie, płocie, u kleje szczególnie. A więc idziemy połowić. Jak widzicie, znowu jest wiatr, ale już nie wieje tak mocno. A więc jednak nie będę cały kanał łowić. Będę łowić tam, gdzie złowiłem klenie. I wracając będę otwarto to sobie łowić. Sprawdzimy, czy na parsnet czy to się tak zawsze łowiłem na odcinkach na białe robaki. Dzisiaj będą pinki. Jest rybka. Patrzcie, jaka płodzi duża. Nie no, patrzcie to. O Jezu. Nie ruszaj. Jak moja ręka dosłownie. A jak walczyła. No bo wiecie, to jest redki zestaw. A taka płoć z 20, nie no, 18. Wypuszczamy. O tak. Rośni. Mocno walczyła. Za jestem w śluzie, ale jest pierwsza rybka. Mówimy dalej i to bardzo duża. Ale moja największa miała gdzieś 23, może więcej. No nieduża, ale widziałem jak w porcie, jutro może będę jechał, jak łowili takie po 34, bo widziałem. A więc mówię dalej, no trochę musiałem poczekać, ale no, opłacało się, łowimy dalej. Ludziska kolejna, tym razem jest większa, o taka płoć. Poszedłem na, za drugą stronę tego mostu. O tak. Piękna, jak myślicie? O Jezu, nie ruszaj się. Ty kurde. O tak. Pokaż płetwę. Nie, no jesteś ładna. Trzeba gdzieś się wypuścić. Nie będziesz przeszkadzać. Nie odpuścisz łowicy. Iść tutaj. Ale duże są te płocie. I to w lutym. Łowimy dalej. Może znowu coś weźmie. I oby tylko takie płotki by brały. To byłbym szczęśliwy. Tylko się boję, że zaraz mi kurna haczyk pęknie. Chodzi się wszystko chyba dobrze zawiązane. No kurna, szanujmy się. Dobra, to ja łowię dalej. Może będę iść tak, wiecie, z powrotem kanału. No tylko na kanale chyba biorą. Nie wiem jak na parsencie. W małych rzeczkach chyba biorą w lutym. Nie, no nie wiem, dobra. Ja łowię dalej. Jak coś złowię, to wam pokażę. Taka to jest życiówka. Patrzcie to. To jest większe niż moja dłoń. Jak mocno ubarwiona. Kurna, nie ruszaj się na chwilę. Stop. Grzecznie. Jaka płoć. Kurna. Nie no, to jest życiówka chyba. Taka płotka. Nie będzie ją wypuścić. Odgaszyła mi się dosłownie, jak ją podnosiłem przy trawie już na szczęście. Ale takiej płoci bym się nie spodziewał dzisiaj. Trzecia płoć, taka, na pinki. Jest moc. Wiecie, ja ryby większe łowimy, ale szanujmy się, płoć. Trochę duża. Jak na wędkarze, choć są większe. Może kiedyś złowię jeszcze większą, ale jako... tak profesjonalnie łowię już ryby z 2 lata dopiero. Ogólnie łowię 7, ale tak łowić to 4. Jeżeli się pytacie moje przygody wędkarskie, największa ryba jaką złowiłem, no nie jest największa, to jest troć prawie 70 cm, wędrowna. Złowiłem na kanale, ale dosłownie przy moście. I za tym mostem był port, więc ona sobie tak, wiecie, wpłynęła. Mówimy dalej. No jestem w szoku, wam powiem. W wielkim szoku.
I to jest zajebiście. A jutro może pojadę na port, tak jak mówiłem, albo też na Resko przymorskie, takie jezioro. Dobra, łowię dalej. Dziska kolejna duża płoć. Każda jest inna, bo patrzę. Ta ma mniej takich kolorek. Się mocno rusza ze wszystkich. Idziemy ją wypuścić. Taka. I chcę ją tak puścić, bo ona, wiecie, się rusza. O jest, dobra. I ona nie straszy i też patrzy, gdzie płyną. I one płyną tam w prawo, oby, żeby nimi nie odstraszyły ławicy. Czwarta płoć, to duża. One mają powyżej na pewno 18 centymetrów. Łowimy dalej. Kurna, najlepszy dzień trafiłem. Nie wieje, w dodatku gdzie wiało na początku. Biorą duże. Teraz co 5 minut, a nie co 10, znaczy na początku. Takie od pierwszej, od drugiej. Była taka różnica. Dobra, łowimy dalej. No ja się jestem w szoku i się cieszę. Dobra. Bliska 40, 35 minut bez ryby. A tu jest okoń. A ja tak długo czekałem na. No to jest najmniejsza dzisiejsza ryba i pierwszy mój drapieżnik. Znaczy no klenie to też drapieżniki. No ale okonia złowiłem. Takiego. Pierwszy okoń. Czekajcie. Żeby tutaj ładnie go zaprezentować się go. Pokaż te. Kurna. Wow. O taki. Piękny okoń. I go wypuszczamy od razu. Piąta rybka. Jeszcze mam pół godziny. Jestem zadowolony, że złowiłem okonia. W zeszłym roku było słabo. 2020 to był najlepszy. Kurna, jak już szedłeś na ryby, na okonie uznajemy, to łowiłeś przynajmniej powyżej 6. Tak było to, takie już mówię, 20 nawet. W zeszłym roku to kurna, dwa okonie na dzień. Wreszcie mam okonia. Na kanale drzewnym to jest głównie miejsce, jak się chodzi na okonie i zaczyna deszcz padać. Super. Nawet mocno. Może dobrze. Jestem szczęśliwy. Cztery duże płocie i okoń. No, czy nie może być lepiej? Szczególnie, że jutro mam jechać, nie wiem, czy do portu, czy na jezioro, ale jeden ciul. To i tam jest dobrze. A więc ja mówię dalej. Patrzcie, jaki okoń wziął teraz kolejny. Ale się nastroszył. Piękna rybka. Już drugi dzisiaj okonek. Nie no, patrz. Aż go na profilowe sobie dam. Ładnie. Niech rośnie. Teraz był większy. I się przynajmniej sam nastroszył. Czy tak? Najeżył? Też jest takie określenie. No dobra, mówimy dalej. Szósta rybka, drugi okoń. Nie no, jestem szczęśliwy, że biorą okonie. Jest, mamy to, kurde panowie, małe, ale mamy. Lub pani, nie wiem, kto tu mnie subskrybuje. Ale zostaw łapkę w górę, subskrypcję, ale jeszcze mówimy. Okoń gdzieś popłynął, bo wzięła mi taka malutka płotka. O Jezu, znaczy, no malutka, jest mała, nie ukrywajmy. Takie coś. Ale niech se rośnie. Już siódma rybka. Leje jak leje, ale ważne, że biorą. Siup. Rośnie. Bądź jak tamte pierwsze cztery. O Jezu. Fajnie by było. Jakbym mógł, to bym mi te rybki gdzieś wziął do takiego stawku. Mam taki jeden w planach, by zarybić. Ale to wakacje, jak już. To wakacje. No cóż, mówiłem dalej. Raz mocniej pada, raz teraz, tak kropi. W
Ja sprawię w ogóle. No by przystało, bo tak to jest lepiej. Powoli kończę łowić i taka duża płoć. Ładna. O Jezu, proszę cię, nie ruszaj się. O tak. Siup rośli. One tam są przy drzewie teraz. One brały tu, teraz są tam. Ale dobra, mówimy dalej, zaraz kończę, leję. Zostało mi takie z 15 minut. Może jeszcze dwie, ostatnią może rybkę złowimy. Dobra, mówię dalej. Jeżeli nie, no to zakończę odcinek, ale dobra. Mówimy dalej. Dosłownie jak ze zwołanie, powiedziałem, tylko ten rzuciłem i sekunda i ryba. Taka płoć. O Jezu. Chyba szósta taka duża. I dziewiąta dzisiaj, nie liczę już. Ej, chodź tu. Ty kurde. O taka. A, ty śliska jesteś, tym śluzem. Chodź, cię wypuścimy, już brudna jesteś. Do siebie też. Rośnij. Ale plasku. No muszę je zrzucać, no bo nie będę schodzić aż tak i nie mam jak. Się tylko wpieprzę do wody. Nie powinno się rzucać ryb. Ani tak długo trzymać się, jak mają taki śluz, bo mogą zdechnąć, ale no widzicie, szybka akcja, robię, wypuszczam, pokazuję. Ci mi się chyba poważnego nie stanie. To duża ryba. Płoć może nie jest aż taka, ale wytrzymała, no szanujmy się. Dobra, jeszcze 10 minut mam. Dobra, łowimy. Ja już brudny cały, no trudno. No i to już tyle w tym odcinku. Trochę tam posiedziałem te 10 minut, nic już nie wzięło. No i to tyle w tym odcinku, no i co mam poradzić. Deszcz zaczął mocno padać, już się mi skończył czas, więc zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczkiem. No i tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że się wam spodobało. Ja się schowałem za budynkiem, bo trochę zaczęło padać. Tu dalej ta idzie ten kanał drzewny, tam wcześniej byliśmy z tymi dwoma kleniami. No i to tyle, narka.